Witam Was wszystkich na moim kanale, na kanale Patryk2703. Pod ostatnim moim materiałem jest bardzo fajny komentarz Krixus3625. Biorąc pod uwagę to, że ja mam wielki szacunek dla swoich widzów, to odpowiem na ten komentarz. Oczywiście też dlatego, że obiecałem odpowiedzieć. I tutaj użytkownik Krixus3625 zadaje pytanie: tańcula na walce z wiewiórem i po walce? Wywiad. Możliwe, że ma zegwaną klatkę? Można zrobić analizę? I ja odpowiedziałem, że oczywiście to obczajimy. I tutaj sobie wchodzimy na wywiad z Tańculą, Arkadiuszem Tańculą po walce z wiewiórem i zobaczmy, co tutaj y, widzimy. Puścimy chwilkę, otworzymy sobie chwilkę e, Całej walce. Po pierwszej po prostu mnie zdominował, nie mogłem nic zrobić. Patrząc już tak Tutaj prawdopodobnie użytkownik, użytkownik Kriksus ma na myśli ten ubytek widoczny na prawym, prawym patrząc ze strony Alkadiusza, na, na prawej części klatki piersiowej a więc prawe, prawa, prawa strona mięśnia piersiowego. I teraz tak, trzeba zrobić bardzo dokładną analizę, żeby Arkadiusza Tańculi nie skrzywdzić. A żeby to zrobić, to trzeba postępować zgodnie z, czym, z tym, co ja zwykłem robić na swoim kanale. A więc bardzo dokładna analiza, bardzo dokładne dowody. Może na samym początku zobaczymy tutaj anatomię. I zapoznamy się, jak wyglądają przyczepy klatki piersiowej. Może delikatnie sobie przesuniemy. Zapalimy sobie tą stronę, która jest w sumie podejrzeniem u Arkadiusza Tańculi i zobaczcie, tu idą przyczepy klatki piersiowej. I ktoś zaraz powie, Patryk, to jeżeli jest tutaj ubytek, jest tutaj delikatnie mniej niż z tej strony, a więc takie wgłębienie, to czy oznacza, że klatka jest zerwana? Nie. To nie oznacza, że klatka jest zerwana. To może być pewien problem genetyczny, a więc dana osoba już się tak urodziła, tak? A więc te przyczepy nie ma ustawione równo. I pewnie spotkaliście się z takimi osobami, a może i wy sami tak macie, że w pewnym momencie ćwicząc na siłowni przestraszyliście się patrząc na swoją klatkę piersiową w momencie, kiedy macie już bardzo nisko tkankę tłuszczową i myślicie, że jedna strona jest zerwana. A tak naprawdę, z powodu tego, że straciliście tkankę tłuszczową i macie ją bardzo nisko, powiedzmy na poziomie 8%, to widać bardzo dobrze już na poziomie 8%, wtedy bardzo mocno widać te wady genetyczne. I nie jest to nic innego jak delikatna wada genetyczna. Jak przyczepy, powiedzmy, mogą być ustawione tak, a więc nie idą w linii, tylko są ustawione w ten sposób i dalej tutaj wracają do linii, tak? Więc nie muszą być ustawione równo. Mało tego, niektóre osoby mogą mieć na przykład tutaj bardzo ładnie zbliżoną do siebie klatkę piersiową, więc te przyczepy od strony mostka bardzo ładnie zbliżone, a tutaj one bardzo mocno się rozchodzą i idą o, idą o tak jak kursor myszki, ja teraz pokazuję. Jest tu taka dosyć szeroka szczelina w klatce. A może tak być, że na przykład ta szczelina jest z jednej strony większa, a z drugiej strony mniejsza. Oznacza to, że po prostu jest wada genetyczna, ale nie jest to zerwanie. Zegwanie klatki piersiowej wygląda całkowicie inaczej. Ktoś zaraz zada pytanie Patryk. Może byś pokazał, jak wygląda klatka piersiowa, która jest zegwana, i wtedy do tego dojdziemy. Tutaj może na samym początku jeszcze wam o tak przesunę, żebyście widzieli. O, dokładnie ten przyczep. Tutaj idzie ten przyczep. I to jest też prawa strona, tak jak u Elkadiusza Tańculi. Ale tak, przechodzimy do tego jak wygląda w ogóle zerwana klatka piersiowa, bo od tego trzeba zacząć. I zerwaną klatkę piersiową bardzo ładnie widać na przykładzie Michała Karmowskiego. Zerwana klatka piersiowa wygląda w ten sposób. Więc zwróćcie uwagę, że przyczepy puściły. Przyczepy się zrolowały i klatka tutaj jest bardzo mocno nabrzmiała, a więc w punkcie, gdzie została zerwana jest bardzo mocno nabrzmiała, bo po prostu jak się odczepiła, tak, oderwała się od strony, przepraszam, oderwała się od strony mostka, zrolowała się i w tym miejscu jest bardzo dużo mięśnia i łącznie z tymi zerwanymi przyczepami, więc wiadomo, że one muszą się gdzieś zmieścić, dlatego ona jest tutaj tak zgrubiała. Zwróćcie uwagę, że u Michała wystąpił problem też delikatny z drugiej strony, a więc ta klatka się odrywała już w tym miejscu. A więc nie jest to wada genetyczna u Michała, ale zaraz ktoś powie, Patryk. Skąd ty możesz wiedzieć, że u Michała to nie jest wada genetyczna? Przecież Michał mówił kilkakrotnie, że yy, kilkukrotnie wspominał, że jest to wada genetyczna i cały czas miał taką klatkę. Michał tak mówił przecież na licznych wywiadach. Stąd to wiemy, że jak weźmiemy Michała zdjęcie. Yy, yy, z lat młodzieńczych, to widzimy, że Michał Karmowski ma całą klatkę. A więc widzimy, że klatka jest przyczepiona cała, w całości. I to jest Michał Karmowski, tak zgadza się, jeszcze tutaj ma włosy. I zwróćcie uwagę, klatka piersiowa jest ustawiona bardzo blisko siebie, więc te przyczepy są bardzo ładnie ułożone. Dopiero w późniejszym etapie treningów, błędnych treningów, używania zbyt dużego obciążenia, Michał Karmowski. Zerwał klatkę pieśnią i wygląda ona tak. Teraz aktualnie wygląda jeszcze gorzej, ale to nie ma potrzeby tutaj omawiać sylwetki Michała Karmowskiego. Ale żeby ktoś to zrozumiał bardzo dobrze, jak wyglądają nierówno przyczepione przyczepy, a więc delikatna wada genetyczna, to możemy przejść do mojej sylwetki. Zwróćcie uwagę, że moja sylwetka też nie ma równiutko ustawionych, ustawionych przyczepów. I zobaczcie, że u mnie lek delikatnie prawy mięsień piersiowy od lewego się różni, i też nie ma równo. Ale zwróćcie uwagę, że nie została naderwana ani zerwana, bo zobaczcie z lat młodzieńczych zdjęcie, kiedy tutaj mam chyba. 17 czy 18 lat, już teraz dokładnie Wam nie powiem, gdzieś pewnie jest to zapisane i zwróćcie uwagę, że idzie, tu chyba będę miał 19 lat, żeby Was nie skłamać, nie wprowadzić w błąd, ale zwróćcie uwagę, że jest przyczep tutaj ustawiony w ten sposób, ale delikatnie z prawej strony jest mocniej odsunięty, to są, to są wiecie, może to jest pół milimetra, yy, pół centymetra, przepraszam, może to być różnica yy, pół centymetra, ale jest to już delikatnie widoczne i jeżeli byśmy wzięli takie zdjęcie, gdzie nie jestem mocno napięty, to nie zwrócicie na to uwagi, ale kiedy weźmiecie zdjęcie, gdzie jestem napięty, już na przykład wejdziemy sobie na mój Instagram i sobie polecimy tutaj do góry ze zdjęciami o. I weźmiemy sobie to zdjęcie, to zwróćcie uwagę, że to widać. Prawa strona jest delikatnie mocniej odsunięta, ale to nie ma w związku z zerwaniem klatki. Jest to po prostu delikatna wada genetyczna i bardzo mało jest takich ludzi na świecie, którzy mają równiutko, ustawioną, yy, równiutko ustawione te przyczepy od strony mostka, bo rozmawiamy tutaj oczywiście o zaczepieniu klatki piersiowej od strony mostka. Bardzo mało ludzi jest, żeby mieli. Żeby miał, te osoby miały ustawione w ten sposób. A więc tak, jak tutaj jest na tym, na tym naszym przykładzie anatomicznym. Zwróćcie uwagę, że tu jest to idealnie, aczkolwiek no, jak to przykład anatomiczny, to też delikatnie tutaj się różni, ta prawa strona od lewej, minimalnie, no to specjalnie chyba jest tak zrobione, żeby to uświadomić. A więc wracając do Arkadiusza tańculi, bo ktoś powie, Patryk, ty tutaj dajesz przykłady Michała Karmowskiego swój, ale nie mówisz o Arkadiuszu tańculi. I teraz widzicie, Arkadiusz Tańcula ma tutaj delikatny ubytek. I żeby się zastanowić, czy Arkadiusz Tańcula ma zegwaną klatkę, czy zerwał tą klatkę, czy już tak miał od, wiecie, od dziecka to zwróćcie uwagę na zdjęcie z młodzieńczych lat Arkadiusza Tańculi i zwróćcie uwagę, że jest ten ubytek, a więc jest tutaj ustawienie przyczepów, a więc przyczep idzie tutaj bardzo równo, On tu jest bardzo dobrze wycięty, także to widać. U osób, które są mocno wycięte, bardzo mocno widać te przyczepy od strony mostka, bo jest bardzo nisko tkanka tłuszczowa, tutaj skóra jest jak papier. I zwróćcie uwagę, że idzie, tutaj przyczepy idą i nagle jest tutaj wgłębienie, widzicie? Ale dalej jest tutaj klatka przyczepiona. To nie jest zerwanie, to nie jest naderwanie, tylko po prostu to jest, widać, że u Arkadiusza no, wada genetyczna, aczkolwiek nie, nie dysponuje wcześniejszymi zdjęcia, zdjęciami Arkadiusza Tańculi i nie wiem jak wyglądał, jak miał powiedzmy 12, 13 lat i tak dalej, no nie mamy takich zdjęć jak tutaj w przypadku Michała Karmowskiego, jakbyśmy mieli to upewnilibyśmy się jeszcze bardziej, czy nie stało się to powiedzmy w wieku, wiecie, młodzieńczym kiedy to Arkadiusz Tańcula rozpoczął swoją przy, przygodę z siłownią, bo też tak mogło być, a więc tutaj nigdy nie może być na 100% pewnie, ale biorąc pod uwagę to, co tutaj pokazuje a więc ten ubytek i biorąc pod uwagę to, no to nie stało się to jeżeli chodzi o różnicę wiecie, między tym zdjęciem a, a tutaj bo po prostu ten problem już tutaj występuje i tam oczywiście na tamtym zdjęciu tutaj widać ten problem, a na zdjęciu wcześniejszym ten problem już występował jest bardzo, bardzo widoczny. A więc yy, reasumując, Arkadiusz Tańcula nie ma zerwanej klatki piersiowej. Najprawdopodobniej ma yy, taką wadę genetyczną, ma tak ustawione przyczepy po prostu. Nawet nie wiem, czy możemy nazywać to wadą genetyczną. Po prostu ma inaczej ustawione przyczepy z prawej strony, swojej prawej strony, aniżeli z lewej strony. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał, wyjaśnienie. Pozdrawiam i zapraszam do. Kolejnego materiału. Do zobaczenia.